Kłaniam się nisko, Janusz Tomczak z tej strony. Witam, zapraszam Państwa na prezentację Skyward Community. Skyward Community, Twoja droga do sukcesu i wolności finansowej. Moi drodzy Państwo, przedstawiamy Wam zupełnie nową odsłonę od kilku naszych spotkań, która mamy wyznaczoną od firmy, nowe slajdy, takie nowe rozwiązania. Mamy to robić sztampowo. Czyli obojętnie, czy zobaczycie Państwo tą prezentację w Polsce, w Niemczech, Izraelu czy w Nowym Jorku, będą podobne ilustracje. Mamy mówić jednym językiem, językiem czytelnym do Państwa. Oczywiście zupełnie inną ekspresją każdego mówcy, bo to mamy, tego firma nam nie narzuca. To mamy prowadzić według własnej wiedzy i naszego uznania. Ja bym chciał powiedzieć kilka słów o tym, co się wydarzyło, moi drodzy Państwo, 25 maja. Mieliśmy wtedy spotkanie takie z naszymi członkami zarządu, panem Masłowem i Franciszkiem Solarem. W kilku zdaniach chciałbym to podsumować. W pierwszej części wystąpił pan Franciszek Solar, pokazał nam możliwości, jakie mamy i możemy mieć w stosunku do budowy naszych grup, jak idzie nasza sprzedaż. Pokazał, w którym miejscu Polska się w tej chwili znajduje na tle innych państw. No, muszę powiedzieć z przykrością, że wyglądamy tutaj dosyć słabo, bo jesteśmy poza pierwszą dwudziestką. Także, drodzy Państwo, was cała siła, sercem wracamy do Skyway'a. Budujemy ten nasz biznes, promujmy go, bo czas jest naprawdę wyjątkowy. Jesteśmy w 14 etapie, pierwszym podetapie. Zostało nam do końca jeszcze tylko 14 i 15 etap. I nasza praca na tym etapie i w tej formie się zakończy. Natomiast pan Masłow, który jest prawnikiem w Skyway'u, odpowiedział na blisko 30 pytań, które zadali nasi inwestorzy, nasi sympatycy do zarządu firmy. Te pytania były pogrupowane na kilka grup. Powiem szczerze, że ja zadałem sam 5 pytań, na które uzyskałem odpowiedzi, więc wnioskuję, że wszystkie pytania, które zostały przekazane do zarządu, zostały po prostu odczytane i udzielone na nie odpowiedzi. Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Chcę Państwu powiedzieć, że ci, którzy nie mieli okazji widzieć tego, słyszeć, to na naszych grupach, na Skype'ie są podane linki, gdzie możecie sobie Państwo otworzyć zarówno to wystąpienie pana Franciszka Solara, jak i odpowiedzi, na które przekazał odpowiedzi pan Masłow. I tyle wstępu. Witam serdecznie. Jeszcze raz Janusz Tomczak z tej strony. Kłaniam się Państwu nisko. Zapraszam do prezentacji Skyward Community. Jest to prezentacja, która pokazuje możliwości naszej firmy, zarówno techniczne, jak rozwojowe, no i możliwość w przyszłości zostania, czy obecnie inwestorem firmy. Także zaczynamy. Witam. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Od 90 roku do 2020 prowadzę własną działalność gospodarczą. W latach 2002-2007 ukończyłem studia z zakresu marketingu ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 czynny inwestor w Skyward Community, a w roku 2018 i w 2019 dołączyłem do grupy liderów w Polsce. Ukończyliśmy takie szkolenie 3D Coaching and Business pod kierunkiem pana Galaty, który był zorganizowany przez firmę i pana Galatę. I dzięki temu szkoleniu zyskaliśmy dosyć sporą wiedzę na temat naszej firmy, możliwości sprzedania, budowania struktur, jak również uzyskaliśmy status ambasadora Skyward Community. Proszę Państwa, w roku 1914 w rosyjskiej fabryce słodyczy Niemen, artysta science fiction, aby urozmaicić sprzedaż i pokazanie tych słodyczy, dołączał takie rysunki, kolorowe karteczki z wizją przyszłości, jaka będzie za 200 lat. Pokazywał tutaj, że na drodze będzie już spory ruch, dosyć duży chaos, ale również to, że trzeba ten transport wynieść na drugi poziom. I tutaj na tym załączonym obrazku widać, że są wybudowane takie lekkie eskapady, po których poruszają się pojazdy.
Artysta przewidział to wszystko, miał taką wizję, z tym, że pomylił się o blisko 100 lat, bo to, co jest na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, to przyspieszyło te jego przewidywania o blisko 100 lat. Tak wygląda rzeczywistość. Widzicie to, co mamy na dzień dzisiejszy. Czyli, moi drodzy Państwo, mamy tutaj pokazaną na przykład stanówkę między USA a Meksykiem. Tysiące samochodów, które czekają na przeprawę. Później w następnych odsłonach mamy taki ruch na Bliskim Wschodzie, w Bombaju, gdzie panuje ogromne zatłoczenie, ogromny chaos. Stwarza to duże niebezpieczeństwo, zagrożenia. Nie dotyczy to również, moi drodzy Państwo, ruchu portowego. Przykład pokazujący tysiące kontenerów, które czekają na rozładunek i załadunek. I w dali, w dalszej perspektywie widać, jak dziesiątki statków kontenerów czekają na załadunek i wyruszenie w dalszą podróż. Także mamy dwa pierwsze problemy współczesnego świata. To jest przeciążenie transportowych i jego brak zabezpieczeń. Drodzy Państwo, człowiek od wieków i od lat próbuje walczyć z naturą. Prostym przykładem jest tutaj to, że budujemy mosty, linie kolejowe, drogi gdzieś tam w terenach pustynnych, ale natura o swoje się ubiega, nie daje się tak lekko poddać człowiekowi, niemniej człowiek jest osobą, która jest uparta i pomimo wszystkich trudności, które mu sprawia życie doczesne i którym natura nie daje sobie pokpiwać, działa dalej. Dotyczy to również naszego powietrza, wyczerpania naszych zasobów naturalnych i poważne następne zagrożenie, które jest przed nami, to jest, moi drodzy Państwo, ochrona środowiska. To zdjęcie na szczęście jest tylko zdjęciem takim historycznym, gdzie lokomotywa potężna, która ciągnie tam dziesiątki wagonów z ich kominów, wytłaczają się ogromne ilości dymu i zanieczyszczeń. Ale to jest alegoria. Ja przyrównuję to zdjęcie, moi drodzy Państwo, do dzisiejszych kominów fabrycznych, do elektrowni, do tego całego przemysłu i tego naszego działania cywilizacyjnego. Czyli kolejny problem, zanieczyszczenie środowiska, która stoi przed nami, która jest w tej chwili już wyzwaniem, żeby nasze następne pokolenia, żebyśmy my żyli w czystym, świeżym powietrzu, a także chronili naszą Matkę Ziemię. Próbujemy na różne sposoby rozwiązywać transporty i podobne rzeczy, budując między innymi samochody elektryczne, ale to ma również drugie dno, moi drodzy Państwo, ponieważ samochody elektryczne oczywiście napędzane są za pomocą energii elektrycznej. Dzisiaj każdy liczący się koncern samochodowy na świecie ma już takie samochody w swojej ofercie. Ale energia elektryczna wytwarzana jest przede wszystkim z naszych kopalin, czyli z węgla, gazu, ropy naftowej, energii jądrowej, niewielka ilość z wodoru, a zaledwie 2-3% od odnawialnych źródeł energii. Czyli kolejny problem, ogromne zużycie energii i wynikające z tego wszystkiego zagrożenie. Próbujemy na różne sposoby, drodzy Państwo, pokonać problemy stojące przed budową dróg. Próbujemy to zrobić na drugim poziomie. Macie to Państwo przykład budowy takiego tramwaja nad takim ciekiem wodnym. Jest to w Niemczech wybudowane w ubiegłym wieku. Te rozwiązania wynoszenia transportu w górę to jest przede wszystkim po to, aby pokonać problemy z topografią terenu, czyli z wąwozami, rzekami, jakimś tam trudnym terenem do przerobienia i przejechania. Nasi chińscy koledzy, partnerzy również próbują w bardziej nowoczesny sposób wyprowadzić kolej na drugi poziom, ale zobaczcie Państwo, jaką tutaj mamy masywną konstrukcję, która zużywa ogromne ilości materiałów, jest energo i materiału chłonne i te zastosowania nie zostały po prostu przyjęte na dzień dzisiejszy do powszechnego użytku. Kolej górska ma zastosowanie tylko w takich lokalnych wykorzystaniach, żebyśmy pokonali swoje zniesienia, czy jakieś tam przejścia przez trakty wodne za pomocą kolei gondolowej.
To są transporty, które są wykorzystywane i wykonywane w miejscach, które do tego są po prostu niezbędne, ale również to jest transport, który nie ma swojego zasilania, bo zasilanie jest albo za pomocą sil, albo lin, albo za pomocą po prostu ośrodków napędowych zewnętrznych. No ale, drodzy Państwo, my się spotkaliśmy tutaj po to, żeby na te rozwiązania, na te problemy, które dzisiaj stwarza nam świat i cywilizacja, znaleźć rozwiązanie. I takie rozwiązanie znalazł człowiek, który skradł serce setkom tysiącom inwestorów w tej chwili, ludziom, na którym zależy dobro całego świata, planety, ochrony naszego środowiska. Tą osobą jest pan Anatolij Junicki. Jest to pan, który jest Białorusinem, który kształcił się jeszcze w dawnym Związku Radzieckim, którego historia jest naprawdę, jeżeli chodzi o drogę zawodową i o karierę, bardzo ciekawa, ponieważ on był również jednym z konstruktorów rakiet, pracował na Bajkonurze. Dla tych, którzy są młodszego pokolenia, to przypomnę, że Bajkonur to jest taka rosyjska NASA i te jego doświadczenia i to, co tam po prostu osiągnął w czasie swojej pracy naukowej, pozwoliło mu stworzyć nasz transport, naszą branżę, o której powiem za chwilę więcej. Ale to jest to jego słowa, które są naprawdę takie znamienne i które przedstawiają jego wizję, że my tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej, przemysł samochodowy. Pan Anatolij Junicki pracuje nad tym projektem, nad tym pomysłem, nad wdrożeniem tego naszego transportu blisko 40 lat. I to się już, proszę Państwa, to co było wizją tego naszego artysty, zadziało. Macie tutaj realne zdjęcia z prezentacji naszego transportu, która mieści się w Marina Horce, to jest 70 km na wschód od Mińska. Tam w dawnym poligonie, po dawnym poligonie samochodów i czołgów, stworzona jest nasz tak zwany ekotechnopark, gdzie nasza technologia jest testowana i certyfikowana. Mamy kilka rodzajów tego transportu, moi drodzy Państwo, zarówno od takiej konstrukcji sztywnej, półsztywnej, jak i uginającej się. Przykład tutaj bardzo ładnie pokazany to jest fotomontaż. Jak można wykorzystać nasz transport, nie budując takich potężnych konstrukcji jak tutaj konstrukcja mostowa, z tego względu, że my swoją konstrukcję mamy opartą na budowie strun. A struny, drodzy Państwo, człowiek wykorzystuje od setek i dziesiątek lat, zarówno przy budowie instrumentów, na przykład takich smyczkowych, jak i w budownictwie, gdzie to budownictwo strunowe jest dosyć szeroko zakrojone, po sobie wykorzystywane. Zasada budowy naszej struny w zależności od zapotrzebowania i wykorzystywania transportu, zarówno tego ciężkiego, lekkiego czy półlekkiego, jest taka sama, więc nie, tak wygląda budowa i przepływ. Nasada szyny, która jest stalowa, ja jeszcze chciałbym tutaj wyjaśnić, że nasze koła wszystkie są stalowe i poruszają się po stalowej szynie. Struna wewnątrz, która jest, proszę Państwa, naciągnięta i ona jest zespawana ze sobą pod napięciem. Tu jest taka dosyć istotna informacja techniczna, że wszystkie nasze struny, i zarówno struny, jak i szyny, one nie mają czegoś takiego jak delatacji. To jest jedna konstrukcja, to jest jeden monolit. Obudowane to jest wszystko w stalowej obudowie, w korpusie szyny, a wypełnione jest specjalnym betonem opatentowanym, moi drodzy Państwo, który ma takie właściwości, że przede wszystkim to jest, konserwuje tę strunę, a jednocześnie pochłania ogromną ilość hałasu, które się po prostu wytwarzają w czasie jazdy. Ja miałem okazję i kilku moich kolegów być na Białorusi, przepraszam, w ekotechnoparku i miałem okazję dwukrotnie jechać tymi pojazdami i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jeżeli chodzi o komfort, jak również o takie właściwości
gdzie się przenosi hałas, jest to na bardzo przyzwoitym poziomie i możemy spokojnie konkurować z takim transportem, jak w tej chwili jest obecnie oferowany wśród naszej konkurencji. Konstrukcja struny pozwala nam, moi drodzy Państwo, przede wszystkim uniknąć problemu z topografią terenu, czyli dla nas nie ma problemu, czy to będzie rzeka, czy to będzie jakiś tam wąwóz, góry, pagórki, lasy, z tego względu, że my budujemy na słupach, które są rozstawione nawet do kilkuset metrów, natomiast stężenie tych strun nawet jest do 5 km. My budujemy od, proszę Państwa, od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu i nie ma dla nas w tym względzie jakichś tam ograniczeń. Konstrukcję mamy trzy rodzaje typów, jak wcześniej mówiłem, sztywną, półsztywną i uginającą się. One są wykorzystywane w zależności od tego, jaki transport będzie po nich się poruszał, ale zasada jest taka sama, czy to będzie sztywna, półsztywna czy uginająca się, wszędzie będzie struna napięta z wypełnionym betonem. Natomiast w tych konstrukcjach jeszcze takich typu kratownic, dodatkowo można ją wykorzystać do poprowadzenia takich obcych dla nas materiałów czy tam urządzeń typu jak media, czyli sieci komputerowe, woda, prąd i tak dalej, oświetlenie. Jest to wszystko wykorzystywane w naszej technologii, którą się Państwo dowiecie w dalszej części. Tu jest realny przykład tych naszych pojazdów, które już są testowane, które jeżdżą w Marina Horce. Widzicie Państwo tutaj konstrukcję sztywną i półsztywną. Moi drodzy Państwo, ja widziałem tą konstrukcję pierwszy raz w 2018 roku. Była wtedy jeszcze tutaj ten słup taki, który tu pokazuję Państwu. On był wtedy jeszcze taki zabudowany taką kratownicą. Wypełnienie jego było przestrzenne. Natomiast pan Junicki, taką ciekawostkę Państwu powiem, w ubiegłym roku wpadł na genialny pomysł, bo przypomniał sobie, że Związek Radziecki przewieźli i zbudowali, proszę Państwa, na przewożąc ludzie, materiały swoimi samochodami osobowymi, tak zwanymi Żyguli. On tam kiedyś przypominał Fiata 125P. I w tych samochodach, które były tam 4-5-osobowe, to oni przewozili takie ilości materiałów i towarów, że to po prostu dla normalnego człowieka to jest nie do pojęcia. I doszedł do wniosku, że gdyby taką konstrukcję, która jest powiedzmy w tej chwili na 700-800 kg, była w pierwotnej wersji, wzmocnić w tej podporze o wypełnienie betonem i zamknięcie jej w konstrukcji stalowej, można by było tą nośność tego naszego wtedy pojazdu wykorzystać dwukrotnie i dojść do wartości tam 1500-1600 kg, a przez to przez niewielki jakiś tam zabieg techniczny zwiększyć jego moc i wydajność i to uczynił. I to dodatkowo jeszcze wzrosło na wartość tej konstrukcji. Kolejny przykład, tutaj konstrukcja ta już typu kratownica. Ona jest przeznaczona głównie do transportu ciężkiego, jak zarówno miejskiego, ale zaletą tej konstrukcji jest, proszę Państwa, to, że zarówno tutaj na tej dolnej części, jak i na górnej mogą się poruszać pojazdy zarówno towarowe, szybkościowe, jak i osobowe. I tutaj przykład pokazania, że na tej górnej kratownicy mamy nasze cudo, proszę Państwa. Ja uważam, to jest po prostu, to jest Ferrari, to jest Maserati, to jest trudno opisać słowami, jak się tego nie widziało. Ja miałem okazję w tym siedzieć, widzieć to, dotknąć. To jest wykonane w tak niesamowitej technologii, z tak fantastycznych materiałów. To jest cudo techniki. Naprawdę mówię to z pełną odpowiedzialnością. Czekam, żeby to weszło do powszechnego użytku. I na dole macie Państwo tego naszego Unibusa, który miałem sam okazję w roku 2018 jechać. Te nasze konstrukcje są wykorzystywane nie tylko do transportu osobowego, ale i również do transportu towarowego. To jest człowiek, to jest nasz prezes, właściciel firmy Junicki Stretching Technologies Corporation, założony w Mińsku, pan Anatolij Junicki, który nad naszą technologią pracuje już blisko od 40 lat. Człowiek, który to stworzył, który kilka razy podchodził do tego tematu, gdzie po drodze miał naprawdę wiele przeszkód, wiele takich trudności, bo
To w obecnym kształcie, co my mamy, proszę Państwa, Skyward Community, to już jest siódme podejście pana Junickiego. I to jest podejście dlatego na tę chwilę udaną i zostanie na pewno udanym projektem, bo mamy zupełnie inny sposób finansowania, czyli mamy finansowanie, moi drodzy Państwo, poprzez tak zwany crowdfunding społecznościowy, czyli my jako inwestorzy pożyczamy pieniądze firmie na budowę i na rozwój naszej technologii. Czyli mnóstwo pracy, mnóstwo, proszę Państwa, takiego doświadczenia życiowego pana Junickiego spowodowało to, że pomimo tych przeszkód, które przeszedł w życiu, nie poddał się i dzięki tej jego wytrwałości świat zobaczył i dowie się w krótkim czasie, co to jest technologia transportu strunowego drugiego poziomu. Czyli mamy cztery problemy, które pan Junicki poprzez naszą technologię daje do rozwiązania dla świata, czyli przeciążenie transportowe, jego brak zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i, proszę Państwa, wysokie zużycie energii. To wszystko, te wszystkie elementy są zawarte w naszej technologii, która te problemy rozwiązuje. Dzisiaj największym problemem to nie jest, proszę Państwa, to ile paliwa zjadają silniki samochodowe, bo to wiadomo, że patrząc na przełomie XX i XXI wieku, te konstrukcje są już naprawdę doskonałe. Potrafią na niewielkiej ilości paliwa przejechać tam ten odcinek 100 km, tak zwany testowy. Ale problemem nie jest zużywanie paliwa jako przez silnik, ale, drodzy Państwo, przede wszystkim przez pozbycie się oporu współczynnika powietrza, tego współczynnika aerodynamicznego. I tutaj mamy przykład naszego pojazdu, tego Unilota, tego co będzie jeździł z prędkością do 500 km na godzinę, gdzie współczynnik oporu powietrza, proszę Państwa, jest na poziomie 0,065. Nie ma tego problemu, bo nie ma problemu przyziemia, więc ten opór, który jest ziemia, pojazd, tutaj nie następuje. Natomiast zwykłe pojazdy mają współczynnik CX04, natomiast formuła pierwsza, czyli już te samochody o najwyższej takiej klasie światowej, uzyskały największy współczynnik na poziomie 0,2. Wielu sobie zadaje pytanie, jak to jest możliwe, że takie niskie zużycie paliwa jest. No proszę Państwa, przede wszystkim to, że my ten opór powietrza mamy bardzo zniwelowany, a drugie to, że nasze pojazdy przez to, że jadą na tym drugim poziomie i ominęły ten współczynnik oporu, mogą zaoferować światu coś, co jest w tej chwili dla zwykłego transportu nieosiągalne. Mamy tutaj przykład pokazany, jak mamy zużycie paliwa na 100 km przy naszym Unibusie, proszę Państwa, 14 osób, prędkość 100 km i 0,12 kg albo litra paliwa na osobę. To jest naprawdę rewelacyjny wynik. Natomiast jeżeli weźmiemy już pod uwagę nasz Unilot, gdzie współczynnik 0,065, 6 do 8 osób, bo takie mamy w ofercie, te nasze Uniloty na dzień dzisiejszy, gdzie ten pojazd jedzie z prędkością do 500 km na godzinę, 0,9 litra albo kilograma na 100 km. Drodzy Państwo, to jest pojazd, który jest na dzień dzisiejszy przyrównywany do transportu lotniczego, gdzie tam naprawdę są ilości potężne zużywania paliwa przy okazji zanieczyszczenia środowiska i biorąc pod względem bezpieczeństwa, no to jest wprost nieporównywalne. Tutaj mamy realne zdjęcie, widzicie Państwo, wykorzystania tej naszej technologii, czyli na takich cieniutkich strunach to wygląda jak dosłownie dwa pudełka zapałek. Unosi się taki pojazd, który waży kilkaset kilogramów i weźcie sobie Państwo do tego jeszcze 12 czy 14 osób w środku. I to wszystko daje radę. My możemy tutaj jechać pod nawet kątem do 40 stopni i nasza technologia te wszystkie sprawy aerodynamiczne i techniczne ma już rozwiązane. Wiele osób się zastanawia, jak wygląda w ogóle bezpieczeństwo w takich pojazdach. No i tutaj mamy schemat pokazany, że my zachowując najwyższe standardy, proszę Państwa, bezpieczeństwa, jakie są tylko w tej chwili wymyślone na Ziemi, mamy na wszystko certyfikaty, mamy na wszystko patenty
I przykład tutaj pokazania, jak to wygląda, macie na tym przekroju, gdzie koło silnikowe to jest jednocześnie koło zamachowe, ale też jest elementem, który prowadzi, ale też i hamuje. I systemy te antywykolejniowe, przepraszam. Proszę Państwa, nasz transport jest naprawdę innowacyjny, jeżeli chodzi o to, co oferują nasi konkurenci. Niemniej, no zobaczcie, żeby dzisiaj sprostać cywilizacji tego zapotrzebowania na te potężne ilości dróg, tysiące kilometrów, no nie ma gdzie tego już w tej chwili stawiać, bo zabieramy coraz więcej tych terenów, te tereny są coraz trudniej dostępne, no budujemy kolejne pasy, na przykład dokładamy w autostradach. Ja pamiętam mój wyjazd w roku 90, pierwszy raz do Niemiec. Były dwa pasy autostrady. Od kilku lat jeżdżę do Niemiec, znowu dobudowali kolejny, ale to i tak nie rozwiązuje problemów, bo ten ruch cały czas nawarstwia się i rośnie. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, to zobaczcie Państwo, jaki jest teraz, jakie są możliwości. No, możemy tylko robić tak, albo nasypy drogowe, przemieszczanie tysiące ton ziemi, tak? Często musimy wysadzać jakieś trakty skalne, przechodzić przez wodę, wycinamy lasy po to, żeby te drogi zrobić drążne, żeby ich po prostu zwiększyć ich przepustowość. A tutaj mamy przykład to, co pokazuje, jak można wykorzystać naszą technologię Skyway'a. Ten zielony kolor to jest zaznaczona nasza technologia, nasz transport w stosunku do tego, co oferują w tej chwili nasi konkurenci. Proszę Państwa, to co najbardziej interesuje w tej chwili biznes, czyli ci, którzy wykładają na to pieniądze, czyli koszty kapitałowe. Dzisiaj budowa Skyway'a kształtuje się na poziomie od 3 do 8 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast jeżeli weźmiemy naszych konkurentów, to widzicie, to nawet przy jakimś tam zwykłym tramwaju te koszty są dwukrotnie wyższe. Transport samochodowy, który jest w jakiś sposób ograniczony, bo możemy tylko jeździć tam, gdzie są drogi. Natomiast jeżeli już dojdziemy do kolei magnetycznej czy metra, proszę Państwa, to koszty są na poziomie od 100 do 150 milionów dolarów za kilometr, więc to są koszty potworne, ogromne. Pamiętam, jak w 2018 roku na Ekotechno Festiwalu pan Junicki nam powiedział informację, że dostał propozycję wybudowania naszego transportu w Australii. To znaczy zwrócili się z panem Junickim do wybudowania. I no nie wybrali naszego transportu, bo zaoferowali mu, że on musi wyłożyć pieniądze na to i to wtedy tak. Więc zrezygnował na tę chwilę, tam nasz człowiek, pan Rod Hook mocno pracuje i my ten transport i tak zrobimy. Ale podam taki przykład, że była tam jakaś jedna z firm japońskich, która zaproponowała, że odcinek między Melbourne a Canberrą, to jest taki wschodnie rejon Australii, wybudują za takie pieniądze, że pan Junicki, to jest odcinek chyba 1000 kilometrów, o ile dobrze pamiętam, to pan Junicki powiedział, że jak dowiedział się o tych kosztach, to powiedział, że on by całą Australię w koło zrobił naszym Skywayem prosto i poprzekątnej. Wyobraźcie sobie Państwo, jakie ogromne pieniądze. I na to mają. Na naszą technologię jeszcze nie, ale za to za chwileczkę cały świat, ja jestem o tym święcie przekonany, wszyscy inwestorzy i ludzie, którzy wierzą w ten projekt, będą nas prosić, żebyśmy im budowali, bo jeszcze na razie niewielu o tej naszej technologii wie, nad czym mocno pracujemy. Ale idziemy dalej. Koszty operacyjne, zobaczcie Państwo, w stosunku do naszej konkurencji jesteśmy 2-3-krotnie, nawet 10-krotnie niżsi. Zużycie energii, to jest to, nad czym pan Junicki pracuje, bo to jest jego konik, bo chodzi nam przede wszystkim, że my zużywamy energię, proszę Państwa, z zasobów energii słonecznej, wodnej, wiatrowej i ze spalania śmieci. Przepustowość. Jeżeli będziemy mieć wybudowane drogi nasze te trakcje, to przepustowość nasza może być nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę przy prędkościach, drodzy Państwo, od 100 do 150 km w mieście. Kto się z taką prędkością porusza? Nie ma najmniejszych szans tutaj z nami konkurencji.
Zanieczyszczenie środowiska to jest rzecz oczywista, że tutaj jesteśmy, proszę Państwa, pionierami, jak również wskaźnik wypadków. My mamy drugi poziom, czyli coś takiego jak korki, jak niebezpieczeństwo, że my kogoś tam przejedziemy. Nie ma czegoś takiego. Nasza technologia jest wszystka sterowana za pomocą komputerów w technologii blockchain, czyli nie ma możliwości ingerencji. Także w tym zakresie jesteśmy tutaj pionierami, jak również mamy bardzo fantastyczny sposób zabezpieczenia naszego transportu tak zwanymi płotami. Możecie sobie to Państwo zobaczyć, to jest opatentowane, będzie to wykorzystywane przy przejazdach właśnie przez drogi, przez jakieś takie trakcje kolejowe w miejscach, gdzie jest narażenie. Dodatkowo jeszcze mamy taki system wymyślony. Mamy kilka rodzajów pojazdu. W tej chwili tych pojazdów osobowych jest 7, moi drodzy Państwo, i 3 pojazdy tak zwane do przewozu ładunków. Ja chciałbym uwagę zwrócić na 2 z nich, na Univid U4651, to jest taki leciutki, najmniejszy z tych pojazdów. Miałem go okazję widzieć na żywo w Ekotechnoparku w Białorusi w ubiegłym roku. Śmigał, proszę Państwa, no, jak strzała. No, wyglądało to po prostu przecudownie, jak on się poruszał po tej strunie, która była grubości palca. Te pojazdy będą przede wszystkim wykorzystane w takich miejscach jak jakieś parki rozrywki, zoo, i w przyszłości również mają być traktowane jak nasze samochody osobowe. I pamiętam, na jednym z naszych tam spotkań z członkami zarządu twierdzili, że te pojazdy nie będą droższe jak $1000, więc na dzień dzisiejszy to uważam, że każdego powinno być na to stać. Natomiast jeżeli chodzi o nasze cudo, w którym ja jestem zakochany, zachwycony jestem tym pojazdem, tym Unibusem U4365, to jest pojazd, który będzie osiągał prędkości do 500 km na godzinę, może nawet więcej. W tej chwili prędkość przetestowana nasza jest w granicach 100 km, bo takie mamy warunki sprawdzenia, bo w Białorusi tor ma tylko około 1500 metrów, więc nie ma możliwości uzyskania, bo prędkość 500 km można uzyskać na odcinku dopiero 20 km. Drugą niezmiernie ważną dziedziną naszego transportu, jak również tym, czym bardzo zainteresowani są nasi kontrahenci, to są nasze przewozy do ładunków sypkich towarów, takich jak paczki, jak również kontenery. Ten pojazd Unicorn, który widzicie tu Państwo na samej górze, jest to no, zupełnie nowa konstrukcja, którą jak my zaczynaliśmy współpracę ze Skywayem, to jeszcze w ogóle go nie było w planach. To dopiero wynikło w momencie, kiedy żeśmy zaangażowali się na rynku arabskim. I to jest właśnie jeden z elementów, i ten pojazd, który został w bardzo krótkim czasie, bo zaledwie chyba tam w pół roku, nasi inżynierowie z panem Junickim taki pojazd stworzyli. Stworzyli do tego cały system przewozowy. Zaraz Państwo zobaczycie to na kolejnym slajdzie. Widzicie tutaj, to jest fotomontaż. Ale tak to mniej więcej ma wyglądać, że te pojazdy, które są samosterowalne, samobieżne, kursują między portem, powiedzmy, a kontenerowcami, a tam stacją wyładunkową. Mogą one nawet ujechać do 10 tysięcy kilometrów, oczywiście przy wybudowaniu infrastruktury. No i tym, czym ja jestem zachwycony, proszę Państwa, tym projektem tak zwanym portowym. Za każdym razem, jak tylko mam możliwość widzieć się z moimi inwestorami, przekazuję im tą informację, bo to jest po prostu pomysł genialny. Pan Junicki stworzył system portowy, który polega na tym, że my, pomimo że są wybudowane porty, możemy w zupełności te porty ominąć, bo tak stworzył tą technologię, że możemy wyjść do 15-20 km w głąb oceanu, w mórz, i za pomocą naszego transportu, naszej technologii przewozić bezpośrednio transport towarów, czy materiałów sypkich, czy kontenerów na statki i w to i z powrotem to sobie krąży. Naprawdę genialne rozwiązanie. Bardzo mocno byli i są zainteresowani tym nasi partnerzy, na przykład w Indiach, bo Indie to jest taki półwysep z dwoma takimi portami po przeciwległych stronach swojego półwyspu.
A to może spowodować, że po prostu to im usprawni i będzie dużo, dużo tańsze i bardziej atrakcyjne. To wszystko odbywa się oczywiście pod nadzorem naszego oczywiście szefa, pana Junickiego, ale jesteśmy też również kontrolowani i sprawdzani przez najwyższe czynniki, proszę państwa, takie kontrolujące na świecie. W 2018 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001-2015. Jest to dokument, który nam wydała jednostka certyfikująca TÜV Thüringen, który pokazuje, że firma pracuje w najwyższych standardach światowych i europejskich. Wiem, o czym mowa, bo sam prowadząc firmę, taki certyfikat uzyskałem swego czasu. Wiem, jaki to jest wysiłek, ale to też, proszę Państwa, stawia nas wśród naszych partnerów jako solidnego, odpowiedzialnego i partnera, któremu zależy wszystko, żeby było w jak najlepszej jakości i wykonaniu. Dziesiątki patentów, proszę Państwa, nagród. Mamy w tej chwili 83 patenty dotyczące naszej technologii, zarejestrowane w 18 krajach, zarówno w Chinach, jak również i na terenie USA. Także możecie być Państwo spokojni. Pan Junicki dba o nas. Pamiętam, jak też przekazał informację taką, że wiecie doskonale, że jest, albo te osoby, które nie wiedzą, informuję, jest na rynek puszczone 400 miliardów naszych udziałów, natomiast na rynek do sprzedaży poszło 180 z tego względu, żeby nikt tej naszej technologii w przyszłości nie przejął. Także możecie być spokojni, to wszystko jest zabezpieczone już przez naszego szefa. Także myśli o nas, a my jesteśmy sercem. Drodzy Państwo, w 2018 roku 19 wróci, nastąpiła znowu kolejna zmiana w firmie, dosyć mocna i duża, ponieważ nasze ośrodki, które były projektowe i konstrukcyjne, były rozrzucone w kilku miejscach na Białorusi. Natomiast pod koniec roku wszystko zostało przeniesione do jednego budynku, którym właścicielem jest nasza firma, w którym znajduje się w tej chwili 80 biur konstrukcyjnych, w którym pracuje blisko 800 inżynierów, proszę Państwa, zarówno tych, którzy są konstruktorami naszych pojazdów, jak osobami, które zajmują się odnawialnymi źródłami energii i budową gleby, bo pan Junicki wprowadził w ubiegłym roku jeszcze taki wydział, który produkuje humus, który wzbogaca i użyźnia gleby, które są na całym świecie. Do tego dochodzą nasze zakłady konstrukcyjne, nowoczesne, mamy ich trzy, tutaj widzicie jeden, w którym pracują wysokiej klasy specjaliści. I ci specjaliści, proszę Państwa, produkują już 11 pojazdów, które w tej chwili mamy wyprodukowane, certyfikowane i opatentowane, gdzie zarówno produkują silniki i układy jezdne, jak również mamy własną produkcję obudów tych naszych pojazdów. To jest, proszę Państwa, produkcja i konstrukcja wykonana w technologii próżniowej, która jest tak wykonywana jak konstrukcje kosmiczne. Dlatego to jest taki duży i bliski związek pana Junickiego z tymi naszymi pojazdami, z tą wiedzą, którą wykorzystuje w naszym transporcie. Ekotechnopark, zdjęcie z 2019 roku. Teren, który naprawdę w tej chwili jest bardzo dobrze zagospodarowany. Ja wiem, o czym mówię. Byłem tam trzykrotnie w roku 2017, 18 i 19. Za każdym razem na terenie Ekotechnoparku przybywa kolejna konstrukcja. Zagospodarowanie terenu w tej chwili, w ubiegłym roku, jak już byłem, to są porobione ścieżki takie już w kostce, w asfalcie. Naprawdę robi to przyzwoite wrażenie, takie już takie bardzo komercyjne. A jest to miejsce szczególne, bo w tym miejscu mamy testowaną naszą technologię, moi drodzy Państwo. Tutaj przyjeżdżają delegacje, inwestorzy z całego świata, gdzie oglądają, są zapoznawani z naszą technologią, bo w tej chwili na terenie Ekotechnoparku mamy już 6 tras, 4 do transportu pasażerskiego i 2 takie trasy do transportu towarowego. Także jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, ja zapraszam serdecznie. Festiwal Ekotechnoparku jest realizowany co roku w okresie letnim. Zadałem pytanie również,
do zarządu, jak było 25 spotkanie, czy będzie Ekotechnopark w 2020 roku. Czekają na odpowiedź. Ja jestem głęboko przekonany i wierzę, że ten festiwal się odbędzie, bo to jest święto, święto dla nas wszystkich inwestorów i dla ludzi, którzy są, dla którym bliskim sercu jest ochrona naszej planety i myślą o przyszłości swojej i swoich najbliższych, moi drodzy Państwo. Macie tutaj fotografie z tego, co już jest na dzień dzisiejszy. Mówiłem Państwu o tym lekkim pojeździe. Naprawdę fantastycznie się prezentuje, śmiga bardzo szybko, robi ogromne wrażenie. Będzie, jak mówiłem wcześniej, wykorzystywany, jako, można powiedzieć, jako na samochód taki prywatny, ale też do takich miejsc rozrywkowych, jak parki, zoo, czy jakieś wesołe miasteczko, w takich miejscach, gdzie można sobie pojechać wolniej, szybciej i zwiedzić teren. Natomiast u dołu pokazane wykorzystanie naszej technologii i transportu towarowego. Tu widzicie Państwo ten niebieski, taki jasno niebieski pojazd, to jest do przewozu ładunków do 2 ton, paczek. Natomiast u góry już jest system takich kratownic z tym ślimakiem przewożącym taśmociągiem do materiałów sypkich. Jest to technologia opracowana przez pana Junickiego, pokazująca, że my możemy bezpośrednio, proszę Państwa, z urobku, czyli z kopalni, poprzez załadunek transportować nasz urobek tego towaru bezpośrednio już do klienta. I taki system, jak kiedyś Państwu opowiadałem, bardzo jest zainteresowana Boliwia, bo oni mają w Puszczy tej Amazońskiej potężne złoże jakiegoś tam kruszcu metalu, ale problem polega na tym, żeby się do niego dostać, no to trzeba by było wyciąć setki tysięcy metrów kwadratowych tej Puszczy Amazońskiej, jest bardzo mocno zaingerować w to, a pan Junicki znalazł im rozwiązanie, że z naszymi inżynierami oczywiście, że poprzez korona, nad koronami drzew może poprowadzić taki transport i bezpośrednio prosto na wybrzeże do statków poprowadzić i mamy tutaj naprawdę wielkie zainteresowanie tego klienta z Boliwii. Tu bym chciał jeszcze jedną rzecz, żebyście Państwo zwrócili uwagę. Macie tutaj u dołu takie drzewa owocowe, tak? Oczywiście to wszystko jest posadzone w naszym ekotechnoparku, żeby pokazać możliwości tego naszego transportu, że ponieważ on jest na drugim poziomie, to dlatego na dole mogą rosnąć, proszę Państwa, zboża, pola uprawne, jak również sady czy krzewy owocowe. I po to właśnie to jest, że mamy budować na słupach wyżej i nie betonować, nie asfaltować tej naszej ziemi, żeby te tereny mogły być wykorzystywane zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Natomiast w prawej części widzimy tą kratownicę wykorzystaną z tym naszym unilotem i unibajkiem na dole. Jest tutaj też pokazany taki budynek, jest to stacja dokująca jednocześnie, która jest przystankiem. Na tym górnym pokładzie u góry, proszę Państwa, to jest taki teren zielony zrobiony, gdzie można sobie spokojnie wypoczywać, czekać na przewóz. Natomiast w dolnej części, takiej parterowej, jest tutaj w ekotechnoparku wykorzystany na muzeum Skywaya, naszej drogi, jak żeśmy przechodzili i całą tą drogę i karierę zawodową pana Junickiego. Również to jest przykład, że te powiedzmy dolne pokłady można wykorzystać na taką część komercyjną, jakieś sklepy, usługi i tym podobne rzeczy. Proszę Państwa, we wrześniu 2018 roku rozpoczęła się budowa Centrum Innowacji Skyway w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Emiracie Sharjah. Jest to w tej chwili teren i miejsce na Ziemi, w którym mamy największe zaangażowanie, moi drodzy Państwo, bo w Emiracie Sharjah budujemy nasze centrum innowacyjne Skyway. Będzie się tam mieściło zarówno miejsce naszej prezentacji naszej firmy, jak również miejsce, w którym będą się kształcić przyszli studenci do obsługi tras i budowy maszyn Skyway. Chcę Państwu powiedzieć, że jest taki plan, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie główne centrum sterowania całego ruchu transportowego na całej Ziemi, będzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Budujemy to na terenie takiego ośrodka badawczego. To ma być taka domowa, krzemowa dolina, tak jak w Stanach Zjednoczonych, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Robimy to pod auspicjami
uniwersytetów amerykańskich. Pokazujemy tutaj kilka naszych typów, naszych możliwości, tej technologii takiej transportowej tych kontenerów lekkiej, jak również pokazujemy budowę ekodomów, które będą współistniały z naszą technologią. Tutaj macie pokazane już Państwo zdjęcia z natury. Ja miałem okazję widzieć to jeszcze we wcześniejszej fazie w 2019 roku, bo to są zdjęcia zrobione pod koniec roku 2019, gdzie pokazują wykorzystanie naszego transportu w takich warunkach tropikalnych, a to chodzi o to, że jest to pokazanie możliwości naszego transportu, że my możemy się poruszać zarówno w niskich temperaturach, jak i wysokich. Jest to pojazd, który będzie wykorzystany do tego budynku 15 km w Dubaju, w tej części finansowej, gdzie w tym roku mieliśmy zacząć ze względu na koronawirusa, może by tam jakieś być lekkie poślizgnięcie, zaczniemy go budować w Dubaju i tam będzie 21 przystanków. Będzie to wszystko otwarte na Expo, już tym razem na Expo 2021. Tak wyglądał nasz teren, drodzy Państwo, w Marina Horce. To jest ten nasz poligon, gdzie testujemy naszą technologię. To jest rok 2015. Otrzymaliśmy ten teren w darze od prezydenta Białorusi, pana Łukaszenki. Tu macie makietę komputerową, jak to miało mniej więcej wyglądać. I dużo, dużo z tego jest na dzień dzisiejszy zrobione. Natomiast tutaj mamy przykład ekodomu, taki ten ekohouse, gdzie pokazujemy możliwości budowania domów z drewna, które współistnieją z naszym środowiskiem naturalnym, gdzie mamy wykorzystywaną energię słoneczną, gdzie pozyskujemy też wodę z takich źródeł jak deszcze, gdzie możemy też, proszę Państwa, za pomocą tej naszej technologii dostarczać te materiały i gdzie między innymi wykorzystując naszą technologię możemy, drodzy Państwo, doprowadzić prąd, wodę, internet i tym podobne media. Tu jest przykład tego zastosowania pokazane w takiej szerszej perspektywie. To są tak zwane miasta linearne, to jest zupełnie nowa nazwa w urbanistyce. Widzicie tutaj możliwości wykorzystania naszego transportu, że on jest tak kompatybilny, że może przechodzić nawet przez budynki. Dołem lecą te nasze eskapady, które dostarczają zarówno transport, jak i media, wodę i tym podobne rzeczy. Podsumowując, Transport Skyway innowacyjny, bo nie ma drugiego takiego na świecie, proszę Państwa. Jesteśmy jedyni, niepowtarzalni, nie ma możliwości porównywania nas do czegokolwiek innego, jakichś kolejek górskich, bo to jest absolutnie poza tematem. Nadziemny, bo od 5 do 150 metrów i nawet wyżej możemy poruszać się w różnych konfiguracjach naszych konstrukcji z wysoką prędkością, bo to, co uzyskujemy na dzień dzisiejszy dzięki naszej technologii, to możemy jeździć od 100 km tym transportem takim towarowym, nawet do 500 km transportem miejski, wysoko napędowym, natomiast mamy też już opracowaną technologii próżniowej, gdzie będziemy się poruszać prędkością nawet do 1500 km na godzinę. Bezpieczny, bo jesteśmy na drugim poziomie, mamy najlepsze w tej chwili systemy antywykoleniowe na świecie, wszystkie zapatentowane, zabezpieczone. Ekonomiczny, bo budowa naszych dróg kształtuje się między 3 a 8 milionów dolarów za kilometr. Łatwo integralny, bo możemy go spokojnie zaimplementować do naszych, proszę Państwa, transportów takich, które są na dzień dzisiejszy, czyli do kolei, transportu miejskiego, ulicznego, jak również możemy spokojnie wjeżdżać do jakichś centrów handlowych, do budynków, bo nie naruszając konstrukcji możemy spokojnie przez nie przechodzić. I chciałbym jeszcze powiedzieć z tą integralną częścią, że mamy piękną taką perspektywę wybudowania takiej obwodnicy wkoło Moskwy, proszę Państwa, takiej magistrali, gdzie wkoło tej stolicy Rosji będzie po prostu poruszała się w takim kole nasza kolej i tam będzie ona dostarczała pasażerów czy do metra, do różnych stacji metra, czy autobusu, czy transportu samochodowego. Przyjazne środowisko oczywiście, bo wykorzystujemy energię słońca, wody, wiatru,
i ze spalania śmieci. Nad tym również pracują nasi inżynierowie. Wszystko zaczęło się w roku 78. Wtedy to pan Junicki zaczął wymyślać ten nasz transport, tą technologię, aż do roku 2014 roku miała różne dzieje, o którym Państwu mówiłem, kilka razy podchodził do tematu. W roku 2014 dzięki nowemu finansowaniu, tak zwanemu społecznościowemu, czyli crowdfundingowi, gdzie to drobni inwestorzy finansują projekt tej naszej technologii, tego budowy tych naszych pojazdów, zaczęliśmy wprowadzać tą technologię do życia. Niemniej nad wszystkim pieczę ma pan Junicki, natomiast finansami, on mówi, pan Junicki kiedyś powiedział tak, że on jest inżynierem, on się zajmuje budową, konstrukcją, natomiast jeżeli chodzi o finanse, on ma do tego ludzi, oczywiście wszystko ma pod swoją kontrolą i razem z tymi ludźmi od finansów tworzymy w tej chwili to, że ta nasza technologia powstała, idzie do przodu. Ja dołączyłem w roku 2016, gdy już były pierwsze konstrukcje. Pierwszy raz zobaczyłem to w 2017, 18, 19 roku, zarówno na Białorusi, jak i w Dubaju. Mam rok 2020, czyli przechodzimy już do takiego etapu realizacji, implementacji tej naszej technologii na rynku światowym. Jeżeli chodzi natomiast o nasz system finansowania, on się składał z 15 etapów. Zaczęliśmy go w roku 2014. W tej chwili jesteśmy w roku 2020 na etapie 14, pierwszym podetapie i to, proszę Państwa, zostało nam już naprawdę ostatnia prosta, czyli wprowadzenie naszej technologii i naszego transportu na rynki zewnętrzne. Otóż jak można zostać z nami, z naszymi partnerami? Wystarczy się zarejestrować do firmy, rejestracja jest bezpłatna, drodzy Państwo. Natomiast jeżeli chcecie być takimi pełnymi partnerami, mieć udział w tym wszystkim, czyli udział finansowy, to zapraszam do zakupu pakietów, w którym macie odpowiednią ilość udziału w zależności od dokonanej wpłaty. I tak to wygląda, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy, że mamy kilka tych rodzajów tych naszych pakietów poprzez gotówkowe, na raty, zarówno takie specjalne dla dzieci, dla dużych inwestorów, mniejszych i tak pokrótce powiem tylko o dwóch, trzech, bo InnoTrans to jest taki dosyć ciekawy pakiet wymyślony i stworzony na targi InnoTrans w Berlinie. To są targi branżowe, które się odbywają cyklicznie co dwa lata, gdzie pokazana jest technologia, która jest wykorzystywana właśnie przy kolei, budowie maszyn, dróg. I tam w roku 2016 pierwszy raz byliśmy obecni, pokazaliśmy nam wtedy dwa nasze pojazdy Unibike'a i Unitrack'a. I tam, proszę Państwa, zrobiliśmy wielkie wrażenie, bo wszystko to, co do tej pory oferuje świat, to są tylko unowocześniane pojazdy, te, które są na dzień dzisiejszy i poruszają się po drogach czy tam szynach. Natomiast w roku 2018 byliśmy z naszym Unilotem, proszę Państwa, zrobiliśmy furorę, czegoś takiego nie było, nikt tego nie był, zrobiliśmy praktycznie wśród publiczności, wśród zainteresowanych, no pierwsze miejsce, bo to pokazując nas pojazd na 500 km, to proszę Państwa, żeśmy powalili wszystkim na kolana. To są pakiety dla inwestorów takich dynamicznych, którzy w danym etapie kupują za 1000 dolarów odpowiednią ilość udziałów i każdy następny zakup zwiększa ich dyskonto, czyli ilość włożonego centa na dolara, który w przyszłości będziemy uzyskiwać za nasze udziały. Szybki start, pakiet za 600 dolarów, kupuje się go dzień po dniu, 300 dzisiaj, 300 jutro, 600, zamykamy. Pakiety dla dzieci. Tutaj mamy dwa rodzaje, maluszek student, to są pakiety, które są rejestrowane na rodzica opiekuna. Musi być do tego dołączona metryka. W momencie, kiedy dziecko uzyska, czy ten młodzież 18 lat, przepisuje mu się, otwiera mu się jego biuro i te wszystkie jego udziały przechodzą do niego. O tym też dobrze powiedział pan Masłow teraz 25 na naszym spotkaniu z zarządem. Pakiety gotówkowe dla dużych inwestorów, dla mniejszych. Widzicie Państwo, że najwyższy pakiet w tej chwili do zakupienia to jest pakiet na poziomie 150 tysięcy dolarów za gotówkę przy dyskoncie 57.
Można go kupić oczywiście nieograniczoną ilość, w zależności od portfela. Ja życzę, żebyście spotkali takich partnerów, żebyście byli taki u siebie w grupach, bo to później z tego otrzymujemy też profit finansowy, z którego możemy dalej sobie te pieniądze albo wykorzystać dla siebie, albo reinwestować. Mamy pakiety dla dużych inwestorów na raty od, proszę Państwa, 5 do 50 tysięcy dolarów. Ja znam takie osoby, które po prostu nie chcą od razu inwestować, inwestują sobie tam po 500 dolarów przez 10 miesięcy, to jest nieoprocentowane, jak najbardziej. No i te pakiety najbardziej popularne, czyli pakiet, proszę Państwa, start za 250 dolarów, za 500 senior stabilny 1000 dolarów i 2000 dolarów pakiet biznes. To są pakiety na raty, gdzie, proszę Państwa, jest tutaj największa grupa inwestorów, która sobie kupuje. To są pakiety praktycznie na każdą kieszeń. Mamy je na raty i za gotówkę. Jeżeli Państwo chcecie za gotówkę, to wpłacacie pierwszą ratę i za chwilę płacicie sobie w ciągu tam paru minut, czy tam niespełna godziny, możecie cały pakiet zakupić. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli masz możliwości finansowe, kup sobie pakiet duży czy mały, czyli jeden tak powiedzmy za 250, drugi za 1000, z tego, że można ten pakiet mniejszy sprzedać szybciej, uzyskać za to pieniądze zainwestowane i te pieniądze, które żeśmy wydali na inwestycje, otrzymać szybciej, natomiast ten drugi trzymać sobie na tą tak zwaną jesień życia, czy na dywidendę, bo również taką mamy ofertę dla naszych inwestorów, że wszystkie nasze pakiety, te wszystkie nasze udziały, w momencie, kiedy firma będzie już na rynku, nie tylko, jak to powiedział pan Masłow, nie tylko na giełdzie, ale gdy będzie zarabiała i będziemy miała zysk netto, wtedy będzie wypłacona dywidenda raz w roku. Ale ja chciałem przejść do rzeczy fantastycznej, jedynej swojej rodzaju, drodzy Państwo. To będę mówił z takim dużym entuzjazmem, bo to, co jest w tej chwili, to się po prostu, jak mówią nasi czeski koledzy, nie wróci, nie wraci. Promocję inwestycyjną Step Up 2021. To jest dyskonto 1,60-1,100. Ja przed chwilą Państwu pokazałem, że pakiet za 150 tysięcy dolarów to jest dyskonto 57. A patrzcie tutaj, pakiet dyskonto 1,60 jest za zaledwie, można powiedzieć, 600 dolarów. Dlaczego to się stało? Przeczytam to tak, jak to ładnie firma napisała. Od ponad 5 lat projekt Skyway jest wspierany przez setki tysięcy partnerów na całym świecie. Każdy z nich uwierzył w projekt, pomógł mu osiągnąć znakomite wyniki. Kierownictwo projektu dziękuję wszystkim inwestorom, którzy nadal inwestują w projekt, nawet w czasach kryzysu gospodarczego i pandemii. Dlatego postanowiło stworzyć tą promocję Step Up 2021. Z powodu pandemii koronawirusa na świecie następuje recesja gospodarcza i redukcja dużej ilości miejsc pracy. I aby zwiększyć motywację partnerów do budowy biznesu w Skyward Community i utrzymać wysokie tempo rozwoju projektu Skyway w tym trudnym okresie, zarząd postanowił zaoferować szczególnie atrakcyjne warunki inwestycyjne. I to jest właśnie ta promocja, która jest tylko i wyłącznie do 30 czerwca godziny 22 czasu polskiego, bo to jest godzina 00 czasu moskiewskiego. Moi drodzy Państwo, dyskonto 1 do 60 obowiązuje przy pakiecie ratalnym za 600 dolarów. Mamy tu 10 rat po 60 dolarów. 12 rat, przepraszam, po 60 dolarów. Uzyskamy z tego. Ile to uzyskamy? Matko jedyna. Zapomniałem, przepraszam, z tego wszystkiego się tak tutaj zagoniłem. Ale w czym jest tutaj problem, proszę Państwa? Problem jest tylko jeden. A zarazem musicie na to zwrócić uwagę, bo to jest tak zwane inwestowanie progresywne, czyli jeżeli wpłacicie jedną ratę, to macie dyskonto 1,20, wpłacicie szóstą ratę, macie dyskonto 1,27 i moi drodzy Państwo, nie ma możliwości takiej, że jak wpłacicie na przykład 4-5 rat, to macie załatwioną płatność na 5 miesięcy, czy 6 do góry. Nie. Jeżeli zapłaciliście 6 rat, trzeba siódmą ratę zapłacić w terminie, która by była, powiedzmy, na dzień waszego inwestowania. Czyli jak dzisiaj mamy 28 maj, płaciliście przykładowo 4-5 rat, to 28 czerwca
zaczęła wpłacić ratę następną, bo jeżeli tego nie uczynicie, pakiet jest zamykany i na tym dyskoncie, co żeście skończyli zapłatę, na tym macie zamkniętą możliwość już dalszego inwestowania. Natomiast dyskonto, które jest na poziomie 1-100, w którym macie, drodzy Państwo, 12 rat po 100 dolarów, daje Wam możliwość uzyskania 120 tysięcy udziałów. To jest coś niebywałego. To jest takie dyskonto, to jest taka ilość udziałów, która była na poziomie roku 2018. To jest tak dla mnie niesamowita okazja, żeby z powrotem uruchomić naszych partnerów, żeby na nowo zakupili sobie pakiety, albo żeby uruchomili rodziny, przyjaciół, bo z tym dyskontem w tej ilości tego już więcej nie będzie. To jest tylko i wyłącznie na rozruszanie, na to, żebyście Państwo, żebyście z tym trudnym okresie uwierzyli, że firma pracuje, nie poprzestaje i że daje Wam jeszcze takie możliwości inwestowania, że pomimo tych trudności, które mamy w tej chwili na świecie, jest z Wami i myśli o tym, żeby Wasza przyszłość i Waszych najbliższych była naprawdę w świetlanych barwach. Ja, drodzy Państwo, co mogę powiedzieć? Powiem Wam kilka słów, żeby tak uwiarygodnić swoją osobę, że byłem, że widziałem, że dotknąłem to wszystko na tej Białorusi. Byłem również w Dubaju. Proszę zobaczyć, to są moje zdjęcia z 2017 roku, jak jestem, siedzę w Unibajku. Jeszcze wtedy, proszę Państwa, nie jeździł, bo nie miał możliwości, nie był dopuszczony do ruchu z moimi partnerami. W 2018 roku byłem z grupą polskich inwestorów i z naszą dyrektor, panią Natalią Fujtak. Z moim synem 18-letnim byłem, jak to zobaczył, to powiedział: tata, to niemożliwe, żeby tam Amerykanie nie wymyślili. Ja mówię: ciesz się, bo jakby Amerykanie wymyślili, to ty byś w życiu nie był inwestorem. Jaki był finał tego? Wróciliśmy do Polski, od razu dokupił sobie kolejny pakiet. I byłem w 2019 roku z bardzo wąską grupą partnerów, proszę Państwa, bo to byli w zasadzie tylko moi partnerzy w 2019 roku. Serdecznie pozdrawiam te osoby, które tutaj są, a wiem, że jest Krzysiu Dawiduk. Cieszę się, że jesteś ze mną, Krzysztof, że jesteś na webinarze, że mamy to historyczne zdjęcie z panem Junickim, bo w 2019 roku pan Junicki był tylko na ekofestiwalu, nie pojechał na konferencję, bo rano ekofestiwal był w sobotę, natomiast w niedzielę, jak była konferencja, on już leciał do Dubaju pilnować naszych spraw. Konferencja w 2018 roku, jest tutaj na zdjęcie z panem Junickim i z panem Heniem, kolegą moim z Karpacza, i rok 2000 z moimi partnerami. To była cała grupa, proszę Państwa, inwestorów liczących blisko 3000 osób z Polski. Było nas pięcioro, w tym trzech moich partnerów bezpośrednich, wymienię ich: Mariusz Jurecki, Krzysztof Dawid, Hubert Małecki i Renka z Krakowa, która z naszą rekomendacją dojechała, i Siergiej, który ostatnio tłumaczył Państwu tutaj naszą konferencję 25 maja. On jest z Białorusi, ale ponieważ od kilku lat pracuje i uczy się w Polsce, to dołączył do naszej grupy. Wcześniej, jak Państwu mówiłem, w 2018-2019 roku ukończyliśmy takie szkolenie 3D Coaching u pana Galaty. To było zorganizowane dla 18 krajów na świecie, proszę Państwa. 104 osoby ukończyły to. Po co? Żebyśmy się przede wszystkim zintegrowali, nauczyli się budować struktur, pozyskiwali inwestorów i partnerów biznesowych z całego świata. I tutaj macie kilka zdjęć, gdzie pokazujemy, jak żeśmy się szkolili. Szkoliliśmy się blisko 14 miesięcy, zarówno online, jak i na żywo, bo byliśmy w Łotwie, byliśmy w Belgii, byliśmy w Dubaju, gdzie ten nasze szkolenie się ukończyło. Uzyskaliśmy tam status ambasadora i taką grupą trzymamy się do dzisiaj dosyć mocno. W tej chwili mamy kolejne szkolenie, drodzy Państwo, dla speakerów, gdzie uczestniczy też 7 osób w Polsce, gdzie uczymy się, jak do Was mówić, jak pokazywać te slajdy, z jaką ekspresją. Wybaczcie nam jakieś nasze drobne błędy, bo to wszystko jest, uczymy się, ale po to, żeby Wam tę naszą wiedzę, żebyście o tym Skyward Community mieli jak najlepszą, jak najszerszą wiedzę, żebyście to promowali, bo to jest projekt, który ustawi Was, Wasze dzieci i Wasze pokolenia na naprawdę długi, długi czas, a przede wszystkim pomożecie sobie, swoim rodzinom i naszej Matce Ziemi.
No cóż, dobiliśmy do końca. Dziękuję serdecznie za tak liczne osoby, przyjaciół, którzy tutaj zawędrowali na mój webinar. Dziękuję. Spotkamy się następnie 11-18 czerwca. Pierwszy będzie o technologii, drugi o duplikacji. Zobaczymy, jak z tą duplikacją jeszcze będzie. Poczekamy, żeby nam firma zrobiła w tym momencie szkolenia, dodała slajdy. Ja życzę wszystkiego dobrego, fantastycznego popołudnia, miłego weekendu i decyzji, żebyście Państwo skorzystali z tej cudownej promocji StubHub 2021. Dziękuję, żegna się Janusz Tomczak, z miłością, z radością i z pełnym uśmiechem do Państwa. Dziękuję, do zobaczenia. Zaraz się zresztą. Tak, słucham. Halo. Już lecz nie mogę wytrzymać. Coś tak ja zrobię. Tak, to jest pora na kanie. Tak, oczywiście. No to... Dziękuję. Dziękuję.